Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym. Niech będą z Wami wszystkimi. Pan Jezus chce, abyśmy doświadczyli tego, że On do nas przemawia, że On wśród nas jest obecny. Tak bardzo tej obecności, bliskości pragnęli apostołowie, uczniowie Jezusa. Ale Jezus mówi im o tym, że przyjdzie czas, gdy odejdzie, gdy zostawi ich samych. Ale aby się wtedy nie martwili, aby się nie lękali, aby się nie przerażali. On da im innego pocieszyciela. On da im kogoś, kto będzie im towarzyszy. I Chrystus nas też nigdy nie zostawia samymi. Chce, abyśmy doświadczali Jego obecności, abyśmy doświadczali tej łaski, że jest blisko w tej mszy świętej. Bogu miłosiernemu pragnę polecać zmarłych Janinę, Edmunda i Leszego Szczepania, prosząc na nich o radość nieba. Również w naszej modlitwie w dniu dzisiejszym ogarnijmy wszystkich ministrantów naszej prawdy. Aleluya, aleluya, aleluya.
kogo ten list jest. Treść mniej więcej jest taka. Od kilku dni jesteśmy na pierwszej linii frontu. Nie mogę napisać, gdzie jestem, bo to tajemnica, ale dowódca mówi, że za 2 tygodnie dostanę urlop. Wtedy będę mógł do Was przyjechać. Kto napisał ten list? Pewnie ktoś z bliskich, ale coś więcej o nim? Rodzina. Ktoś napisał do rodziny, ale coś więcej o tym, kto napisał. Kim on jest? Żołnierzem. Świetnie. Jest żołnierzem. W ten sposób pisze. A wyobraźmy sobie inny list. Ktoś pisze tak. To już 4. tydzień naszego rejsu. Jutro dopłyniemy do Bangkoku. Jest tu bardzo ciepło. Serdecznie Was pozdrawiam. Kto to napisał? Żeglarz. Żeglarz i marynarz. Dobrze. I to kolejny przykład. Może będzie trudniejszy. Kochani rodzice, pozdrawiam Was z kolonii. Jest tu bardzo fajnie. Wszyscy są świetni, ale tak za Wami tęsknię. Kto to napisał? Ja. O, taki list napisałaś, ale skąd to napisałaś taki list? Z kolonii. O. O właśnie, to jest takie miejsce. Dobrze, to teraz myślę, że będzie łatwiejsze. Uważnie posłuchajcie. Kochany ojcze, jestem już tutaj tyle lat. Już wiem, że niedługo skończy się mój czas w tym miejscu. Wrócę do ciebie. Poznałem tutaj wielu ludzi. Niektórzy zostali moimi uczniami, ale też mam wielu wrogów. Wiem, że oni zrobią to, czego się spodziewamy. Potrzeba dla moich przyjaciół jakiegoś pocieszyciela. Kto napisał taki list? Jezus? Oczywiście. To jest dobra nowina o tym, że Jezus nie zostawia nas samymi. A te słowa tego listu to najlepszy wzór modlitwy, jaki zostawił nam Pan Jezus, który rozmawia z Ojcem w niebie, a więc z tym, który jest w niebie, a jednocześnie jest tak blisko. Nie musi tego wypowiadać na piśmie. On wie, że Ojciec jest zawsze blisko Niego, a jednocześnie można Mu przedstawić wszystkie prośby związane z tym, co tutaj robimy na ziemi. Ktoś się martwi o jego chorego dziadka, ktoś się martwi o egzaminy ósmoklasistów, ktoś się martwi o to, czy zostać ministrantem, czy może nie zostać, ktoś się martwi, czy śpiewać w soli, czy nie śpiewać. Te wszystkie nasze problemy możemy przedstawić w liście do Ojca w niebie, w naszej modlitwie. To wspaniały dar, że możemy rozmawiać z dobrym Bogiem, który mimo, że jest widzialny, jednak jest bardzo bliski dzisiaj. Chłopaki, którzy odbyli taki wewnętrzny dialog w swoim sercu, wewnętrzny dialog ze sobą, jednocześnie z Panem Bogiem, czy Ty chcesz mnie widzieć przy ołtarzu, abym Ci służył. Będą mieli okazję wypowiedzieć głośno w naszej intencji, czy chcą. Ci, którzy mają być ustanowieni chorą i stanem. Gotowiec,
Bartosz. Jestem. Świdnik Damian. Czcigodny Ojcze Proboszczu, cała nasza wspólnota, szczególnie ministranka, prosi, abyś ustanowił tych kandydatów poradnictwami ludzi Bożego błogosławieństwa. Czy są świadome wielkiej godności posługi, do której przystępują? Zostali o tym pouczeni. Bożą pomocą, Twoją pomocą wybiera tych kandydatów do pełnienia funkcji choralisty w zgromadzeniu liturgicznym. Drodzy kandydaci, zanim zostaniecie ustanowieni choralistami, wobec całej naszej wspólnoty wyraźcie teraz swoją wolę podjęcia i gorliwego wykonywania służby. Dlatego pytam was, czy chcecie pełnić służbę jako ministranci choraliści? Chcemy. Dla umocnienia waszej wiary złóżcie przed całym zgromadzeniem swoje przyrzeczenie. Ja, Damian Śmigiel, ja, Martin Gutowiec. Dziękuję wszystkim za łaskę skierowania Gniewackiego. Przyrzekam świętej czynności ministranta choralisty pełniać podłożenie gorliwe i radośnie na większą chwałę Bożą i dla dobra mojej wspólnoty parafialnej. Tak mi pomóż, Panie Boże, Wszechmogący i wszyscy święci, potraktowanie ministranta. Niech Bóg, który rozpoczął w was dobre dzieło, nadal je wspiera i prowadzi. Służ wiernie Bogu i ludziom jako choralista. Służ wiernie Bogu i ludziom jako choralista. Wieczny Boże, ześlij swe błogosławieństwo na te alby, niech ci, którzy je noszą, godnie pełnią służbę przy Twoim ołtarzu. O to prosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Zanim zostaniecie włączeni do liturgicznej służby ołtarza,
i ustanowili kandydatami wobec całej naszej wspólnoty, wyraźcie swoją wolę, podjęcie i gorliwego wykonywania służby. Dlatego pytam każdego z was, czy chcecie służyć Bogu w Kościele przy ołtarzu podczas świętych obrzędów? Czy wiecie, że służba liturgiczna nakłada na was trudne obowiązki pilności, czynności i takiego postępowania, aby podobać się Panu Jezusowi, któremu macie służyć? Czy przyrzekacie, że będziecie podejmować wszystkie swoje obowiązki, aby dobrze pełnić świętą służbę? Niech Bóg, który rozpoczął w was dobre dzieło, nadal je wspiera i prowadzi. Najbliżsi błagajmy Boga, Ojca Wszechmogącego, aby udzielił łaski swojego błogosławieństwa tym kandydatom, który wybiera do poszuki ministranckiej przy swoim ołtarzu. Boże, od którego pochodzą wszystkie dobre zamiary się do pragnienia, ufamy, że to Ty pociągnąłeś ku sobie tych kandydatów i rozwaliłeś ich pragnienie służenia Tobie. Wspomnij teraz swoją łaską, prowadź ich dzieło, które sam rozpocząłeś i nie dopuść, aby kiedykolwiek odwrócił się od Ciebie. Pobłogosław im na czas pełnienia świętej służby, na większą Twoją chwałę przez Chrystusa Pana naszego. Teraz poświęcę Wasze komże, zostaną one Wam nałożone w imię naszego Pana, któremu będziecie służyli przy ołtarzu jako kandydaci. Chryste, Jezu Chryste, Ty nas powołałeś przez chrzest i wierzchowanie do dawania świadectwa wiery przed ludźmi. Prosimy Cię o błogosław tych wszystkich, którzy będą nosili te komże jako wyraz wiary. Umocnij ich miłość w Tobie i doprowadź do Królestwa Niebieskiego, gdzie z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieku. Przyjmij ten strój ministranta, który ma oznaczać czystość i piękno Twojej duszy. Przyjmij ten strój ministranta, który ma oznaczać czystość i piękność Twojej duszy. Przyjmij ten strój ministranta, który ma oznaczać czystość i piękność Twojej duszy. Który ma oznaczać czystość i piękno Twojej duszy. Wrócimy na bok. Następni. Trzecie. Przyjmij ten swój ministranta, który ma oznaczać czystość i piękno Twojej duszy. Przyjmij ten swój ministranta, który ma oznaczać czystość i piękno Twojej duszy. Który ma oznaczać czystość i piękno Twojej duszy. Przyjmij ten swój ministranta, który ma oznaczać czystość i piękno Twojej duszy.